Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studio ze mną jest Basia Starecka, dziennikarka kulinarna i autorka podcastów z pełnymi ustami i Starecka od kuchni. Cześć Basiu! Cześć. Jest mi bardzo miło gościć Cię w serii trendów i mam, słuchaj, dwa ogłoszenia. Po pierwsze, to jest ostatni odcinek tej serii i oczywiście kończymy najważniejszym tematem. czyli no jak, żeby inaczej, tematem jedzeniem rozumiem. Tak, tak, tak no mogłam, to... cię, mogłam Cię była uprzedzić, <laughs> że będzie o jedzeniu dzisiaj. A druga rzecz jest taka, że słuchajcie i słuchaj Ty, to jest odcinek Trzysetny mojego podcastu. Ojejku, no to dużo no, okoliczności. Jest I, i, oh. Gdzie jest tort? Mamy kawę. Ale to w takim razie za ten tak. trzysetny to gratulacje! To wielki wielki naprawdę podziw i szacunek dla ciebie. Czarna kawa najlepsza. Mm. Szczególnie zimowym popołudniem. Podziwiam, szczególnie wiesz, z takiej perspektywy tych dwóch podcastów, o których byłaś łaskawa wspomnieć, dziękuję. To ja mniej więcej jestem teraz z wynikiem 60 odcinków, więc Naprawdę? Dzięki. Chylę czoła, doświadczona koleżanką. Nie no, ale tak sobie zaczęłam liczyć. Mówię tak, naprawdę 6 lat to jest sporo czasu. No, ale nie o tym jest ten odcinek, co po prostu nie. uważam za mega słodkie i symboliczne, że koniec serii też y, połączył się z taką okrągłą tak. liczbą. To, to tak ja powinnam wyskoczyć z tortu, rzeczywiście. Powinnam się tu y, zrobić z odchłani w, 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 kremu. AI nam to, wiesz, wygenerujemy to jakoś. Więc wersji Dobrze. z obrazem ja już zaglądajcie. To ja już to widzę. No ale właśnie tren w ogóle jestem ciekawa, co ty myślisz o trendach? Czy ty śledzisz trendy? Czy może przez to, że obserwujesz świat gastronomii i żyjesz nim, to ty po prostu wiesz, jakie są trendy? Jak, jaką masz relację z trendami? Jestem obserwatorką. Nie powiedziałabym, że jestem ekspertką, bo w tych czasach właściwie wszyscy. Yy... To, trochę zmierzamy w tą stronę eksperckości. To nie jest, wydaje mi się, słuszny kierunek. Sama wiesz, jak wyglądają media społecznościowe i ile osób mówi, jak żyć, i właśnie na czym polegają różne prawdy życiowe. Więc ja się tego wystrzegam. Ja mam taką pokorną rolę kronikarską i obserwatorską, wydaje mi się, a ponieważ dużo jem. Dużo zwiedzam, no to coś tam widzę i mogę wysnuwać jakieś wnioski, ale jestem w tym zawsze bardzo ostrożna, bo sama mam świadomość, że żyję w jakiejś banieczce, mieszkam sobie wygodnie w stolicy Polski. Moi znajomi wiodą równie wygodne życie, no, pomijając jakieś różne problemy życiowe, ale to nie jest obraz, hmm. to nie jest wizytówka całego kraju, też. Tam, gdzie ląduję w różnych podróżach kulinarnych, też obserwuję jakiś wycinek, więc nie posiadam liczb, nie prowadzę badań statystycznych, nie, nie przykładam do wszystkiego linijki, chociaż powiem ci, że gdzieś bawi mnie taka myśl, czy, czy raduje przeprowadzenia tego typu badań, na przykład w, w formie, nie wiem, czy pamiętasz, taki był film, dosyć abstrakcyjne poczucie humoru, taki surrealistyczny obraz, to się nazywało. Um, przepisy kuchenne, poczekaj, pokój kuchenny, bo, było takim facet, słuchaj, podróżował od domu do domu i kroniki kuchenne chyba Boże, z, z, z dziesiątkiem. Tak, okay. skandynawski. Hmm. Kroniki kuchenne to chyba się nazywało i polegało to na tym, że ten nasz główny bohater siadał z teczuszką na takim specjalnie wybudowanym stołeczku, gdzieś na jakichś wysokościach w pokoju i obserwował właśnie to, co się wydarza w życiu tych mieszkańców danego mieszkania czy domu i sporządzał notatki. Więc ja chętnie bym do kuchni różnych w Polsce zajrzała i przycupnęła sobie gdzieś przy. Suficie, żeby zobaczyć co się stawia dokładnie na tych stołach co się jada ale no, trendy na pewno co roku o tej porze pojawiają się jakieś różne predykcje. Zastanawiałam się nad tym zarówno co jedliśmy, mhm. jak i gdzieś no, zaczynamy fantazjować na taki temat, co będziemy jeść. Niedawno ukazał się raport food trendów na premierze, którego cię widziano. <laughs> Spotkałyśmy się tam. Ten raport przygotowała Pyszne.pl. Ja byłam między innymi, bo był też kolega rozkoszny, byłam odpowiedzialna za wyciągnięcie wniosków właśnie z różnych liczb, które Państwo zebrali. No i tam się rysują właśnie takie trendy, które no nie są jakimś wielkim zaskoczeniem, bo trochę są, myślę, o takiej ludzkiej naturze w ogóle, ale w Perspektywie, jakby w, w kontekście tego, w jakim momencie jesteśmy teraz w ogóle na świecie, nie są zaskakujące. W rzeczywistości, która tak bardzo się zmienia, jest nieprzewidywalna, ciężko powiedzieć, co będzie jutro. Trend na tak zwany comfort food, czy mood food, jak to Państwo nazwali w raporcie, no wydaje się jakiś taki naturalny, czyli mhm. poszukiwanie ukojenia, bezpieczeństwa w jedzeniu. I ja powiem Ci, że o na przykład, w tym moim podcaście y, z pełnymi ustami, często widzę dwie tendencje, jakby, które się rysują, jeżeli chodzi o nasze gusta kulinarne: że są, jest ta opcja konserwatystów, tradycjonalistów i jest ta druga frakcja, która zawsze poszukuje nowości, jakiejś ekscytacji, jakiejś radości, eksploracji. I y, ten trend jest zdecydowanie o tym, że. O tak, właśnie o jakimś aspekcie ludzkiej natury, która pcha nas w stronę potraw, które znamy, które pamiętamy, które sentymentalizujemy z dzieciństwa, jakieś specjały naszych babci, jakieś takie dania, które no są. Ogólnie przyjętym kanonem, nie wybijają nas ze strefy komfortu, nie powodują jakichś zaskoczeń i odkryć, ale właśnie są takim powrotem, być może do jakichś takich bardzo bezpiecznych okoliczności, i nam to robi dobrze. Ja myślę, że w tych czasach, kiedy wszystko po prostu krzyczy, jest zmianą, to powrót do talerza z pierogiem no może przynosić takie ukojenie. W tym raporcie wychodzi na to, że Takim daniem, które rzeczywiście sprawia nam takie poczucie bezpieczeństwa, jest najczęściej wybieranym, jeżeli chodzi o polską kuchnię. Jest coś, co właściwie no, ciężko mówić o polskiej kuchni, bo ona też jest pełna wpływów. E, bo I to danie też jest dobrym tego przykładem. No, jest to y, kotlet schabowy, który ma swoje y, źródła poza granicami naszego kraju. Czyżby sznyclu? Sznyclu, <grym> tak, z, trochę z innego mięsa, jednak. No, to nie jest na przykład jedzenie, które dałoby mi komfort, mm -hmm. ponieważ ja mięsa nie jem. Powstrzymuję się również z takich y, powodów etycznych, y, odpowiedzialnych za losy świata, bo czuję, że Trochę. Tr czuję trochę je na swoich barkach. Oczywiście też mam taką świadomość, że nie wszystko ode mnie zależy, ale jednak to głosowanie widece ma sens. A co jeszcze się pojawiło w tych komfortowych propozycjach Polaków? Bo też mówisz o tych dwóch opcjach, więc jestem ciekawa, jak wygląda ta polaryzacja też na talerzach komfort-foodowych. Mm. No właśnie, to, to jest bardzo ciekawe, bo mm, pojawia się też y, takie taki mocne zainteresowanie, i wydawałoby się, że właśnie to jest ta druga frakcja, która y, zagląda do różnych kuchni świata uchyla drzwi i w kierunku nowości. I Państwo w raporcie nazwali ten trend fuzją kultur. I rzeczywiście to, no, ten sznycel, ten, ten kotlet schabowy, jest tutaj takim, wydawałoby się już takim kanonem polskiej kuchni, i bardzo polskim daniem, ale jednak o, o innych prowienieniencjach. Tymczasem to, co się wybija w tych nowościach, w takich łączeniach różnych, cytowaniach różnych kuchni na jednym talerzu, to zdecydowanie kierunek polsko-włoski. I tutaj. Przyjaźń polsko-włoska kwitnie. Nie wiem, czy ty obserwujesz, ale bardzo często te, te polskie, powiedzmy, w dużym skrócie dania, zyskują jakiś nowy anturaż. Bardzo często on jest włoski. Jakieś polskie nasze ukochane kruseczki, które właśnie takim komfort foodem są. Jakieś różne ziemniaczane gniotki, jakieś kopytka, jakieś leniwe. Bardzo często teraz podaje się właśnie we włoskim jakimś anturażu: mhm. czy to jest oliwa infuzowana jakimiś różnymi ziołami, czy to są sery włoskie. Czy właśnie jakieś trufle? No, pamiętam jesienią był, był taki moment, że pojawiały się trufle właśnie zestawione z polską kruską, czyli mm -hmm. w ogóle dwa różne porządki. Ja myślę, że w ogóle naturalnie się to wydarza w naszych kuchniach, to cytowanie innych kultur, bo jedzenie, kuchnia jest czymś szalenie żywym. I ciężko ją zatrzymać w czasie części Ciężko jest ją, ją ubrać w jakieś takie, zdiagnozować jakieś takie momenty, bo ona non-stop się zmienia, ulega właśnie takiej metamorfozie, podobnie jak nasz język. No jest to część kultury w nieustającej zmianie. A to, że Polska na szczęście doświadcza wpływów innych kultur, jest otwarta na inne kultury różnie to bywa, z, mentalno, z naszą mentalną gotowością, by je przyjmować. I to na, pe na pewno jest dużym tematem również w kontekście kuchni. To jednak mamy wpływy y, chociażby emigracji y, azjatyckiej, wietnamskiej. Coraz większa jest społeczność koreańska w Polsce, która przyjeżdża tutaj pracować. Mamy trochę, no właśnie, mamy dużo społeczność ukraińską, gruzińską. I to wszystko znajduje odzwierciedlenie w tym, co my jadamy i co zamawiamy na wynos. Myślę, że te tropy, poza tym, że coś jest po prostu smaczne, to te wszystkie tropy kulturowo-społeczne, historyczne, to jest coś bardzo ciekawego, co dodaje wartości, yy, no właśnie naszej diecie, naszym wyborom żywieniowym. Nie te wątki wszystkie około kulinarne szalenie interesują i są dodatkową jakąś taką frajdą Powiedziałabym, zaryzykowałabym takie, takie słowo intelektualną w trakcie jedzenia. A na pewno są jakimś tematem do rozmowy przy stole, bo przy stole należy jeść i rozmawiać. Nie wiem, czy zawsze z pełnymi ustami, jak w moim podcaście, bo to jest prowokacja, ale wydaje mi się, że po prostu warto się spotykać przy stole. Też mi się tak wydaje i też słuchając cię, zastanawiam się, czy nasz komfort food, który często nawiązuje do. Nie wiem, czy dzieciństwa, czy tradycji, czy smaków babci. Jednak przez to, że tak jak mówisz, nasza kultura jedzenia się cały czas zmienia, czy też ten nasz komfort food może się zmieniać? Że coś, co kiedyś było teraz komfort foodem, może jest nieaktualne, bo nagle komfort foodem staje się właśnie jakieś danie wietnamskie, które jest w naszym życiu od niedawna, ale ono nam się kojarzy z tym Oczywiście, bezpieczeństwa. Oczywiście, że tak. I to nie jest stricte polski yy, jakiś przykład, bo to się dzieje wszędzie na świecie. Ja słuchaj, z wielką przyjemnością słucham dwóch podcastów. Brytyjskich. Mm. To jest podcast. Jeden podcast jest prowadzony przez krytyczkę kulinarną, którą regularnie czytuję, również żeby się orientować w tym, co się jada w Londynie. To jest podcast Grace Dent i on się nazywa Comfort Eating. Czyli dokładnie właśnie jest o tym. Drugi podcast, Państwu przy okazji podrzucimy coś do słuchania, jest podcastem Jessie Ware, czyli piosenkarki, która niedawno wydała wspaniały album, w którym się zasłuchuję również. Ten podcast ona prowadzi, myślę, że może mieć taki staż jak ty, może być równie doświadczoną koleżanką naszą, bo to jest już x po prostu odsłona, któryś sezon tego podcastu, prowadzony z jej mamą. Mama gotuje, przychodzą goście, wspólnie siadają właśnie do stołu, na którym jest jakaś obfitość, jedzą i rozmawiają bardzo często z pełnymi ustami. Mój podcast przy ich podcastzie, to jest naprawdę małe miki, bo tam... Cała produkcja, rozumie. Och, tam się je, tam się bardzo dużo pije. Są takie mm, odcinki mocno sponsorowane przez procenty, w sensie nie, po, nie pojawiają się żadne brandy w tle, ale słychać, że goście ulegają transformacji, yy, niczym tak, trendy. Tak, tak, tak. I w tych dwóch podcastach właśnie bardzo często pojawia się motyw tego jedzenia komfortującego duszę i ciało. I, i to jest niezwykłe dla mnie, co dla nich, dla ludzi z, z innej kultury, jest tym komfortem i jak, w zależności od generacji, od wieku tych gości, ten komfort różnie znaczy. Czyli na przykład masz w tym comfort eating mm, jakieś osoby w wieku, 50, 60 i dla nich na przykład takim wspomnieniem, jak dla nas może być, nie wiem, kluska leniwa, albo kaszka manna na mleku, przygotowana na śniadanie przez babcie, to dla nich jest chicken tikka masala. Kurczak, który jest właściwie brytyjskim daniem, też oglądam takiego szefa kuchni Konstrukcja szkatułkowa wypowiedzi wybacz, ale to będzie dużo dygres. Zapraszam. E, oglądam takiego brytyjskiego szefa kuchni y, Tomasa Strackera. Bodaj tak to nazwisko jego się wymawia. I on ma teraz serię y, brytyjskie klasyki i między innymi mhm. jest właśnie ten Tikka Masala. Czyli wydawałoby się danie indyjskie, ale w Indiach niekoniecznie jedzone, bo to jest jakaś kompilacja, pamiątka y, bez wątpienia długiej. I kontrowersyjnej historii kolonializmu brytyjskiego. Więc takie mariaże mogą być komfortujące właśnie dla, dla państwa. Ale pytałaś o te zmiany w czasie, pamiętam, i zobacz, i u nas jest podobnie, czyli dla mnie mm, takim wspomnieniem, sentymentem z dzieciństwa będzie. Kuchnia PRL-u oparta na paru składnikach, bo jestem urodzona w latach 80. -tych, i tego, tych składników było niewiele do kupienia w sklepie. Więc to, co się jeszcze jadało w domu, to było głównie oparte na cebuli i ziemniakach i mące. Więc wszystkie te mączne. O, ale ile możliwości, słuchaj. No, już Można by wydać całą tak, książkę. I tak. powstały takie książki kulinarne. Mam ich parę nawet na półce. Ale już dla pokolenia urodzonego dekadę później, w latach 90., ten komfort jest zupełnie inny, bo oni już mają do czynienia z, to z bardzo wyrazistym zjawiskiem, bo to jest otwarcie się granic Polski, to jest upadek komuny, to jest 91 rok, kiedy dociera do nas fast food i po prostu, ja, ja pamiętam też swój zachwyt tymi wszystkimi duńskimi, bo one były pierwsze, hamburgerami ze słodką sałatką z ogórków, tam myślę, że więcej było cukru niż ogórków. Yy, więc dla państwa w latach 90. myślę, że taki kurczak słodko -kwaśny może być takim daniem z dzieciństwa. Wiesz, i to czasami wychodzi w tych badaniach, bo mówiłyśmy o tym raporcie na początku, że mm, ja pamiętam ten raport, opiniowałam w zeszłym roku i tam w pierwszej bodaj trójce albo piątce ten kurczak słodko -kwaśny był najczęściej y, zamawianym daniem. Y, więc przebił się bardzo do, do rzeczywiście do tego kanonu no jakbyśmy to nazwały, polskich dań, polskich gustów, to też jest ciekawe, bo to jest danie z kolei, tak jak mówiłyśmy o tym kurczak Tikka Masala, który jest mariażem kuchni brytyjskiej z indyjską, to z kolei kurczak słodko-kwaśny, Boże, biedny ten drób, to kurczak słodko jest jakimś takim ewenementem na skalę światową, bo jest emblematyczny dla kuchni tak zwanego polvietu. Nigdzie indziej King na ta. świecie, nie wiem czy Państwo macie tego świadomość, to się nie wydarzyło, czyli połączenie kuchni polskiej z wietnamską, a tak naprawdę zainspirowane to było wszystko, to małżeństwo polsko-wietnamskie, kuchnią chińską. A myśmy te pierwsze bary właśnie w latach 90., które proponowały tego typu dania w takim bardzo gęstym, kisielowatym sosie. Nazywali yy, za przeproszeniem Chińczykami, tak się kiedyś na takie barki mówiło. mówiło. Mało kto wtedy wiedział, no, byliśmy nieobyci i homogeniczni bardzo, że za ty tym całym biznesem, że tam w kuchni stoją Wietnamczycy, którzy próbowali znaleźć jakiś patent na polski gust, mając do wyboru parę składników. Kapustę kiszoną, kurczaki, bo jak się przyjrzymy właśnie tym daniom polwietu, no to tam ta różnorodność składników rzeczywiście jest dosyć ograniczona. Ale to też jest pamiątka lat 90., więc o tym wszystkim jest, yy, o tym wszystkim jest dla mnie jedzenie i, i, i ta definicja comfort foodu. W zależności od tego, w jakim roku się urodziliśmy, w jakiej rodzinie, w jakich okolicznościach, każdy podejrzewam będzie miał swoje własną definicję. Pamiętasz, jakie dania znalazły się w czołówce w tym roku? Bo powiedziałaś, że w zeszłym roku już ten kurczak kwaśny był tam w top. A jestem ciekawa, co my, co my teraz zamawialiśmy najczęściej, albo jakie są predykcje, co będziemy zamawiać, bo też nie wiem, nie wiem, czy jesteśmy w stanie aż tak wywróżyć. Dwa kierunki z 2023 rok należał do pierogów. Myślę, że ten pieróg dawał ciekawe. jakieś ukojenie. Oraz do kebaba. I to jest wynik po prostu w liczbach wspólne dla całej Polski ten kebab we wszystkich większych miastach wybija się na prowadzenie, ale to też nie jest już ten sam kebab, który jadaliśmy na początku jego pojawienia się w Polsce, czyli to jakaś mrożonka taka z różnych nie wiadomo, jakich substancji jest zlepiona. Teraz mamy trend, to jest w ogóle też bardzo mnie intrygujące zjawisko, że w pewnym momencie, po takim najedzeniu się, powiedzmy, różnych kuchni świata, doszliśmy do bardzo ciekawego, ciekawej chwili w tej całej przygodzie kulinarnej, w której ważna jest jakość. Czyli my nie chcemy Piękne. tylko tak, nie chcemy tylko spróbować różnych rzeczy, tylko już zwracamy uwagę, z jakich jajek to jest zrobione, czy to jest zerówka, czy trójka. Jeszcze do niedawna nikt tych cyfr nie rozróżniał. Dzisiaj wydaje się to dosyć powszechną wiedzą. Yy, więc padają pytania o jakość składników i, i o tak zwaną kraftowość. To wszystko, mam wrażenie, jednak się zaczęło od chleba, od wypieków. To był pierwszy taki. Pierwszy chyba produkty, zaczęło się od piwa, słuchaj. Albo od piwa, tak, bo to, masz rację, absolutnie, bo to są dwa takie obszary, gdzie zaczęto właśnie całą tą dyskusję o tym, jaka to jest mąka, czy to są jakieś prefiksy, które po prostu wystarczy dodać krople wody i nam rośnie bagietka, a za pięć minut ona jest jakimś gumowym sucharem. I podobnie było z piwem, masz rację. I teraz ta kraftowość dociera powolutku do Kebaba. kebabów. Więc jest cała dyskusja o tym, jakie to z mięso, w jakim to ma być cieście? Czy to dalej ma być ten polski kebab z jakimś takim miksem surowy na majonezie, czy jednak może pietruszka i pomidorek? Więc to też jest ciekawie oglądać i ten kebab, jako symbol takiego no, pierwszego fast foodu w obecnych czasach, który najczęściej się ewidentnie zamawia, przynajmniej jeżeli chodzi o tą branżę delivery jedzenia na wynos, powiem po polsku, to, to też fajnie jest to obserwować, że to ulega jakimś metamorfozom, więc no jest to fascynujące po prostu obserwowanie tego wszystkiego. Ale myślę, że jednak cały czas z pokorą, ponieważ świat jest nieprzewidywalny. Ja pamiętam taki moment, bo co roku te rozmowy o trendach się oczywiście wydarzają, Państwo pewnie zaglądacie, i część z was googluje temat, co się będzie jadło w przyszłym roku. I ja takie wróżenia z fusów nieraz uskuteczniałam, i wyprodukowałam sporo takich tekstów, co będziemy jeść, na zamówienie różnych gazet jeszcze za czasów czynnego dziennikarstwa. I pamiętam taki rok tuż przed pandemią, kiedy mówiono o tym jak wspaniale radzi sobie fine dining i jakie to sfery, galaktyki, kurze, pyły, mazy, żele będziemy jadać w tym 2000 którymś tam. Po czym przyszła pandemia i cofnęła nas do chleba z masłem i większość tych fine diningowych restauracji niestety nie przetrwała tego wyjątkowego czasu pod wieloma względami. Więc ja jestem pod tym względem właśnie zawsze ostrożna. Świat jest o, ba o wiele bardziej skomplikowany niż nam się wydaje, a my z kolei mamy naprawdę o wiele mniejszy impakt i wpływ niż nam się wydaje na niego. Ale nadal głosujemy widelcem. Nadal głosujemy widelcem, tak. Ja się pokuszę o, o mikrodygresję, bo powiem ci, że ja nigdy nie rozumiałam zmawiania pierogów. Dlatego, że przez to, że moja babcia robi, robi najlepsze pierogi i nikt nie jest w stanie ich pobić, to ja wolałam i nadal wolę czekać do Wigilii, żeby zjeść te najlepsze i sobie a... po prostu nie psuć tego wrażenia. Więc to, Och, to jest takie zupełnie, zupełnie inne podejście. To musimy pozdrawić, pozdrowić babcię. <grym w> tak, <grym> babcię, żeby zbierała w siły. A co jest Farsz jest z kapustami i z grzybami, mm. chociaż wariacji może być dużo, ale to klasyczek. Natomiast to ciasto jest po prostu niesamowite, bo ono jest tak cieniutkie, delikatne, jedwabiste, mm. że nic nie jest w stanie tego, tego podrobić, więc ja jestem bardzo krytyczna, jeśli chodzi o pierogi, gdyż jak mówiłaś o tych smakach właśnie różnych sentymentów, sentymentalnych i, 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 i takich wariacjach na temat prostych składników z tego, co po prostu było. Przypomniała mi się jedna potrawa. To się nazywa... To jest hit, ja muszę to powiedzieć, dlatego że to jest tak dziwne i tak pyszne. Tego nie jadłam chyba z nie wiem, 15 lat na pewno, bo też właśnie nie konsumuje mięsa, w związku z tym to ogranicza możliwości zjadania makaronu po skorocicku. Więc jest to makaron jajeczny, moja droga. Nie znam z... tego. No więc, słuchaj, to jest ciekawostka. Może nowy trend, kto wie. Z podsmażonym boczkiem, po prostu pokrojonym w takie malutkie kawałeczki. Do tego jest biały ser, nie wiem jaki, gdyż na serach się jakoś bardzo nie znam, ale lokalny z tamtych okolic, załóżmy. I uwaga, teraz plot twist. To jest posypane białym cukrem. O, ale powiem ci, że zeje jakimiś austrowęgrami trochę. To jest po prostu przepyszne. To jest mm -hmm. wspaniałe i to pamiętam, że jadałam u babci na obiad czasami i to właśnie jest takie, takie danie, no, może nie danie bieda, no bo jednak jest tam mięso, ale cukier to też drogi produkt, powiedzmy. Ale ale to jest przepyszne, mimo że bardzo kreatywne. Ale powiem ci, że takie mariaży klusek wytrawnych z czymś słodkim, y, pamiętam dobrze z różnych wypraw do między innymi Szwajcaria stoi takimi daniami właśnie, gdzie jest na przykład słodka jakaś Słotwa, słodka pulpa jabłkowa, jakieś jabłuszko i są tam kluski, ale jest tam cebula również u, i jakieś takie i, i chyba mięso. Mogę teraz coś mieszać w tym garnku, ale wydaje mi się, że takie słodko wytrawne kluseczki solidne zdarzają się właśnie w tych wszystkich zimowych stolicach. Dałaś mi do myślenia, bo zastanawiałam się skąd u mnie to zamiłowanie do wytrawno słodkich potraw. I możliwe, że mamy, mamy tutaj źródła, że po prostu mam No Może, może ale i, I tak mi się wydaje, że to właśnie Austro-Węgry też, ale ja też pamiętam z dzieciństwa coś takiego, ym, to był taki przysmak trochę do obiadu, taki deser w sumie obok dania głównego. Sałata polana śmietaną i oprószona cukrem. Nie wiem, czy w twoim tak, domu rodzinnym tak. się takie specjały ser, zreserwowano, ale no, dziwny mariasz tak też coś w tym jest ale wiesz co zastanawiam się bo mówimy o trendach trochę dwutorowo bo z jednej strony żyjemy w bardzo zglobalizowanym społeczeństwie i możemy mówić o pewnych fenomenach światowych ale trzymamy się tutaj na przykład danych związanych z tym co jedzą polacy jak ma się sytuacja nasza polityczna mm. czy, czy społeczna czy ty właśnie mm, jesteś skora do takich uogólnień, do mówienia co, be, co będą jedli wszyscy na świecie, czy na przykład w dobie mediów społecznościowych możemy sobie pozwolić na to, żeby stwierdzać, że właśnie wszyscy teraz to gotują, chociaż to wszyscy też jest zawsze takie mm. podchwytliwe, bo to jest trochę jak z tymi ekspertami, że nam się wydaje, właśnie, że to jest ekspert, nam się wydaje, że wszyscy, eee. a, a kim są ci wszyscy? No, ale właśnie, czy jest coś takiego jak trendy? Światowe, czy jednak zawsze odbijamy to od, od tego, co u nas się dzieje lokalnie? No możemy się pokusić o takie predykcje, właśnie ponieważ mamy nowe narzędzia dotarcia, a są nimi media społecznościowe i rzeczywiście czasami z końca świata pojawia się jakiś. Trend w polskiej rzeczywistości nie z naszej kultury, więc o takich skrótach i takich uogólnieniach możemy wtedy rzeczywiście zasadnie mówić, ale to też są jakieś takie chwilowe efemerydy. Mam wrażenie, że one. Oczywiście mogą y, zmienić bieg historii kulinarnej. To Michał Korkosz zawsze tak o tym mówi, że dzisiaj każdy, czyli rozkoszny, y, dzisiaj każdy może zostać szefem kuchni, hmm. zrobić międzynarodową karierę, bez względu na to, czy gotuje w piwnicy, czy w pałacu, w jakiejś dziupli na końcu świata. Może się przebić za pomocą właśnie tych mediów społecznościowych w, w, na cały świat. Ale y, mam wrażenie, że to są jakieś takie jednak efemerydy, że one mogą być inputem jakichś do wielki, większych zmian. Niemniej podejrzewam, że każda kultura będzie je interpretować we własny sposób, czyli znajdziemy jakiś swój produkt w odpowiedzi na to, że jakoś to przetransformujemy. I to jest też super ciekawe, że my jakieś konkretne danie zrobimy po swojemu, adaptując je poniekąd. Więc tak, no, ale myślę, że generalnie zawsze będzie taka frakcja tych konsumujących lekko duchów tu i teraz, zatracających się w przyjemności, w dekadencji. No i taka, która, której towarzyszy jakaś głębsza refleksja nad Marnym ludzkim życiem, i przyszłością tego miejsca. No i być może oni będą już podejmować inne właśnie wybory żywieniowe, mając w tle głowy, gdzieś w myślach to, jak poniekąd ważne są ich wybory. No właśnie, bo powiedziałaś o jakości i o kraftowości, czy w nie wiem, czy w tej grupie docelowej, ale czy w tym miejscu, albo w innym miejscu, na tej osi trendów, jest gdzieś miejsce na na lokalność, na sezon, właśnie na tą świadomość odżywiania, nie tylko w kontekście jakości, bo mm. chce wkładać do swojego ciała same najlepsze rzeczy, ale właśnie ta odpowiedzialność, współodpowiedzialność za to, w jakim stanie jest świat. Był taki moment parę lat temu, kiedy o tej lokalności, sezonowości myśmy mocno dyskutowali, i mam wrażenie, że on ten trend wtedy bardzo mocno wybrzmiał w ogóle w gastronomii w Polsce, że w menu restauracji pojawiały się opisy, z, z jakiego konkretnego miejsca z dany listek. Tak. Od... Przez to pięć linijek zajmowało opisanie jednego tak, dania. Tak, i z, skąd jest konkretny koziser i tak dalej. I wydaje mi Myślę, że to było, to było bardzo fajne i gdzieś zostało nam w świadomości, gdzieś budowało tą świadomość naszą, że skądś to się wszystko bierze i może fajnie jest się tym zainteresować, tym źródłem, tą jakością właśnie, o której żeśmy rozmawiały. Mam wrażenie, że my jesteśmy gdzieś po środku, że po takim momencie sięgałyśmy do przeszłości, po tym momencie zachwytu nad możliwościami. Yy, właśnie w tych latach 90. zachwycie jakimś instantem, bo trochę to jedzenie było takie. no To jest w ogóle dekada, wrócę jeszcze na moment do tej przeszłości. Dekada tandety pod wieloma względami. Ona teraz wraca w modzie. Widzę te kreacje, które sama nosiłam w szkole podstawowej, to jest szalenie zabawne, ale rzeczywiście dekada tandety i również jeżeli chodzi o jedzenie, to jakiegoś skrótu, instantu, zachwyt z tymi wszystkimi fiksami, że wszystko mhm. można zrobić z torebki czy z słoika. Później mam wrażenie, te kolejne lata były o takim poznawaniu abecadła światowego, czyli pizza, z czego jest zrobiona włoska kuchnia, kuchnia azjatycka, poszerzaliśmy trochę te nasze horyzonty i po latach takiej edukacji, takiego bywania w świecie, bo też te granice się otworzyły na tyle, że mogliśmy sobie pozwolić na podróżowanie, my, mam wrażenie, opanowaliśmy mniej więcej to abecadło kulinarne, czyli wiemy, jakie są źródła. Znamy te podstawowe dania z różnych zakątków świata. i Tajlandia, Gruzja, Hinkali, Hachapuri. No rozpoznajemy już ten kanon. I jesteśmy chyba w takim momencie, że możemy sobie trochę zacząć na bazie tego kanonu eksperymentować i mieszać ze sobą te, te wszystkie kultury. I ja to obserwuję właśnie w gastronomii. Nie wiem, czy mamy na Tyle taką śmiałość, żeby robić to w domu, no chyba, że przywieziemy coś z podróży, mm -hmm. jakieś przyprawy i nam się sypnie do makaronu yy, i zrobimy jakiś Fusion Confusion, jak to mówiła Anna Bator, jakąś mieszankę kultur nam z tego wyjdzie. Ale to, co widzę właśnie w gastronomii, to, to tak zwana kuchnia autorska i w bezpiecznych jednak ramach, bo pamiętam takie kuchnie autorskie dziesięć lat temu, które były jakąś wielką rewolucją i, i takim wielkim eksperymentem, poszukiwaniem jakiegoś nowego języka kulinarnego, zakorzenionego w, w polskim dziedzictwie kulinarnym. Teraz to wszystko jednak jest w granicach comfort foodu. Ja myślę, że większość gastronomii w Polsce Kalkuluje, że trochę mm, strach, trochę, mhm. y, trochę właśnie nieprzewidywalność tego świata, po, świata powstrzymuje nas przed eksperymentami, jeżeli chodzi o biznes gastronomiczny. Zobaczcie, jak komfort foodu tutaj rozumianego jako coś, co znamy. Niekoniecznie, że to musi tak, być polska kuchnia, że jak tylko wejdziesz, rzeczy nic coraz zbytnio nie tak, śmieli. Czyli jak wejdziesz do restauracji, jakbyś wyszła do jednej restauracji, nie wiem, tam 10 lat temu, to miałabyś y, powiedzmy. Y, tak, przerysowując oczywiście tą sytuację, no mogłaby tam się znaleźć na przykład, yy, poczekaj, nie. Był taki moment mody na wykastrowane koguty, pamiętam. I miałaś danie na przykład wow. z kapłonem zestawionym z jakimś piórę wymieszanym w termomiksie z, na bazie topinamburu albo pasternaku. To był taki zachwyt właśnie tym, tą, tą historyczną polską kuchnią. A dzisiaj. No, w mniejszości są takie restauracje. No, pewnie zostało jakieś parę na mapie Polski, które jeszcze y, szukają w tej historii i serwują podobne eksperymenty. Dzisiaj to wszystko będzie wyglądało w ten sposób, że będziesz wiedziała, co to jest. Mhm. Nie, nie będzie takich zagadek typu, o, o, to jakiś XVI wiek, po prostu wspomnienie, tylko to będą jakieś dania, które są ogólnie przyjęte, znane, tylko będą miały jakiś twist, właśnie. Bardzo często on pochodzi z tych wiralów, o których rozmawiałyśmy. Są, są to dania, mogą być zainspirowane jakimiś trendami yy, z mediów społecznościowych, ale jednak zaadoptowane. Poprzez polski produkt, jakiś akcent lokalny. I wydaje mi się, że to jest pamiątka tamtych czasów, kiedy żeśmy tak żywo dyskutowali o tym i zastanawialiśmy się w ogóle, co jest w Polsce lokalne i co jest w Polsce sezonowe. Jakoś tak ja bardzo optymistycznie. Pozytywnie odbieram ten trend. Podoba Nie. mi się to, też to obserwuję sobie i też zawsze ostrożnie generalizuję, bo też mam wrażenie, że lubimy sobie tak wybiórczo podglądać naszą rzeczywistość. Nam się wydaje właśnie, że we wszystkich restauracjach jest to menu, o którym powiedziałaś, gdzie jest na przykład kapusta, ukośnik boczniak, ukośnik miso, ukośnik coś tam. Luzu. Tak, więc jest, jest tak, znam, znam. Znam z dalekich stron. Tak. Znowu znam, dobra, zamówię, ale też czasami nie mam tak. przez to nazwy potrawy, bo jest tylko jakby lista kilku składników. też jest takie moje zdanie tajemnicze. No ale, właśnie wracając do tego, co mówiłam, też um, zastanawiam się, czy to jest trend nadal taki bańkowy tych kuchni autorskich, czy możemy tu mówić o przemianach naszych polskich ogólnie w, duży, nie, w dużych miast polskich, czy, czy całego kraju. Ja myślę, że tutaj dobrym źródłem wiedzy jest właśnie ten wspomniany raport pierogi i kebab. Tak, to żeby nas tak trochę, tak, żeby to wrócić, wrócić na ziemię. To łamane na juzu i macze, to jest pieróg i, i kebab, myślę, że, że też no to są, wchodzą w grę względy ekonomiczne i jednak myślę, że masowe jedzenie dzisiaj to jest takie, które wciąż zaspokaja głód. I wyznacznikiem ym, jakiejś satysfakcji z pobytu w restauracji wciąż jest duża porcja. Mm -hmm. y, ja tu się mogę zastanawiać nad użyciem tego juzu czy maczy w daniu, ale myślę, że to są realia, że coś, co jest relatywnie, ym, ma cenę relatywnie y, fair względem ilości, że to się liczy. Chociaż już za taką. Ym, Pizza za 60 zł też znajdą się wielbiciele tego tak. typu dań w całej Polsce, bo takie miejsca z, no, z bardziej jakoś wyszukaną kuchnią pojawiają się na mapie Polski. To nie jest tak, że to jest tylko Warszawa i tam parę głównych miast, ale myślę, że tak, że to wszystko jednak jest podyktowane też zawartością naszych portfeli, a one nie zawsze są grube. Ale to jest ciekawe, bo też powiedziałaś o tym, że fine dining wcale nie przyjął się tak y, wspaniale w zasadzie prawie w ogóle się nie przyjął, ale na pewno nie wszedł do mainstreamu, ale te, te pizze za 60 zł, czy możemy podać, nie wiem, makarony za 80, czy fasole za 30 i ziemniaki za 40, to stało się dość powszechne w restauracjach i właśnie to nie są restauracje fine diningowe. Czy nie stworzyła nam się taka Nowa półka restauracyjna, właśnie restauracji, które wcale nie serwują wyszukanych smaków z najdroższych produktów, ale te ceny są już bardzo wysokie? Ja myślę, że tutaj jest to o wiele bardziej skomplikowane zjawisko. Fine dining się przebił, a myślę, że on dosyć mocno zaistniał w krajobrazie kulinarnym. Jego po prostu wycięła pandemia, no bo to nie było jedzenie na, na czas pandemii, jednak wymagało obecności w restauracji i nie dało się. Się go przenieść do domu przez jakieś zamówienia na wynos. Pamiątką być może jest właśnie jakość, ten fine dining, pamiątką po, po nim jest ta jakość, o której ty mówisz, że dzisiaj te skomplikowane, nawet potrawy z ziemniaków mogą kosztować takie konkretne pieniądze. Niemniej jednak, pamiętajmy, że no, wszystko bardzo zdrożało. Nasze pensje niekoniecznie poszły do góry, ale Koszt utrzymania gastronomii, koszt zatrudnienia. Właśnie każdy aspekt prowadzenia restauracyjnego biznesu poszybował mocno do góry i dzisiaj to jest nie lada wyczyn utrzymać się na rynku i stąd takie bardziej zachowawcze ruchy tej gastronomii i mniej w niej eksperymentów. I myślę, że w całej tej rozpiętości, w tej gamie kawiarni, barów, restauracji, najlepiej dzisiaj mogą sobie radzić kawiarnie i cukiernie, bo relatywnie wyjście do takich miejsc sprawia nam podobną frajdę, co wyjście do restauracji na kolację, a jednak jest o wiele mniejszym wydatkiem. Więc umawiając się z koleżankami na kawę i ciastko, na które podejrzewam dzisiaj wydasz, za cały ten zestaw, zestaw wydasz pewnie już 40-50 zł, w zależności od oczywiście miejsca w Polsce, gdzie jesteś, ale no, w Warszawie już tyle ta przyjemność kosztuje. 10 euro. To, to jest, powiedziałabym, średnia europejska również. W Londynie też tyle ostatnio płaciłam za kawę z ciastkiem. To, to i tak to, to są relatywnie mniejsze pieniądze niż kolacja parodaniowa w jakiejś modnej restauracji. Więc tak. A zastanawiam się, czy ty lubisz, albo czy wierzysz właśnie w takie predykcje typu, która kuchnia będzie wiodła prym w najbliższym roku, albo jaki produkt będzie tym, po który będziemy sięgać? Ty mieliśmy rok pewnie jakiś tam parę lat temu, na przykład Jarmużu, albo Kalafiora. I zastanawiam się, czy 2024 ma, ma szansę być rokiem czegoś, czy właśnie w tym świecie wiralowych, chwilowych mm. zachwytów i mód jest tak, że mamy bardziej wiesz? Tydzień buraka. Tak, <noise> chyba to się szybciej zmienia. Moje serce jest ziemniaka, więc ja myślę, że to będzie ziemniaczany rok, biorąc pod uwagę. Czy każdy twój rok jest ziemniaczany. Trudności, <noise> wiesz, eko, sytuacje ekonomicznej i tak dalej. <noise> Może to być rok ziemniaka. Miejmy nadzieję, że, że nie będzie, że będzie jednak bogatszy, ale chyba tak, chyba to się dynamicznie zmienia. To, co widzę w tych wszystkich. Social mediowych med, modach, to y, szybkość i skrót i prostotę. I chyba to może być jakimś takim hasłem, też z wielką hmm. pokorą wygłaszam te mądrości. Czy takie foodhaki. Takie wiesz, jak się nie narobić, bo tego czasu nam trochę ubywa. No coraz go mniej. Nie wiem, jakim sposobem magicznym się to dzieje, że mamy go coraz mniej. Więc szukamy takich patentów, jak zjeść coś pysznego, co jeszcze będzie wspaniale wyglądać w domu, ale co jest zrobione. Z trzech produktów, mm -hmm. i możesz je kupić w jakimś żuczku czy innej stonoszce za rogiem, w sklepiku jakimś, po prostu wiesz, takim 24. Żeby to było i tanie, i satysfakcjonujące, i pyszne, i właśnie skomplikowane. Wydaje mi się, że ten kierunek w tym zmieniającym się świecie jakoś nam będzie, będzie nas prowadzić. Wspomniałam o tym Londynie, byłam teraz z wizytą u siostry, do której zaglądam. Częściej, ale na pewno raz do, rok, raz do roku na śledzia, bo to jest taka rodzinna impreza i się na tym śledziu w Londynie widujemy. I przyglądałam się co ona je i co, zresztą bardzo dużo o tym rozmawiałyśmy, bo obie jesteśmy gotujące. Nazwisko zobowiązuje, żeby tak. To nas łączy na pewno. I słuchaj, i to było ciekawe, bo moja siostra bardzo dużo pracuje i mąż również. Są wielkimi smakuszami. Można z nimi spędzić godziny rozmawiając, właśnie o tym, co jest na stole, co jest jedzone, co jutro będzie jedzone, co było wczoraj jedzone. Potrafię rozłożyć wszystkie dania na czynniki pierwsze i Widzę, że oni gotują tak dwie, dwa, trzy razy w tygodniu i są to przeważnie jakieś brytyjskie klasyki, brytyjsko-szkockie, bo tam są też takie korzenie, ale przynajmniej trzy razy w tygodniu zamawiają na wynos i to, co gotują, to jest jednak bardzo proste i takie komfortujące i i jest też do tego jedna trzecia, to są wyjścia do restauracji, więc takie są proporcje mniej więcej. Ja myślę, że może to wyglądać u nas podobnie, ale <laughs> takie poszukiwanie właśnie patrząc na dynamikę ich dnia i widząc sama po sobie, poszukiwanie jakichś prostych rozwiązań albo nie, nie tracąc nic na jakości, bo mhm. też jest to bardzo ważne, że, że w tych poszukiwaniach nie sięgniesz po zupkę Instant. Oczywiście, czasami można ją podpimpować i zrobić z niej wspaniałe danie, ale, yy, ale raczej to jest poszukiwanie jakichś takich przepisów, które są jakimś nowym patentem na, na szybkość, ale nie schodząc z jakości. No, właśnie ale nasuwa się pytanie, moja droga, gdzie w tym wszystkim jest slow food i ta uważność w kuchni, to żeby mm. właśnie wyczekać. Żeby się narobić, żeby to było takie nasze. No to wydaje mi się, że to są różne okoliczności, jakieś takie sezonowe. To są święta, to jest dzień jagodzianki, która, który sam wymyśli, sama wymyśliłam i stworzyłam. Mam nadzieję, że w tym roku to będzie właśnie, o, pytałaś o produkty, że jak goda będzie takim produktem. 2024 roku i będziemy w całej Polsce hucznie obchodzić dzień Godzianki 2 lipca, przypomnę. Więc wydaje mi się, że są takie punkty różnych świąt kulinarnych, nieoficjalnych, jakieś momenty w sezonie, że się czeka na brzoskwinie, że się czeka na agrest, o, który wraca ewidentnie od paru lat był jakimś zapomnianym owocem, ale chyba wraca do łask. I w związku z tym jest paleta różnych dań, które można przygotować i nie zawsze one są proste, łatwe, ale mają taki walor sentymentalny i taki walor smakoszowski, że chcesz spędzić te parę godzin w kuchni, je przygotowując, bo wszystko jest właściwie o tym, czy to się opłaca. Czy warto jest stać te trzy godziny w kuchni, jaki będzie rezultat. My chcemy dzisiaj być, mieć gwarancję, że to wyjdzie i no, najgorsze, co może się wydarzyć, zarówno we własnej prywatnej kuchni, jak i w wyjściu do restauracji jest zawód kulinarny. Czyli zamawiasz coś, płacisz jakieś chore pieniądze i to jest średnie, średnio smaczne, albo właśnie stoisz we własnej kuchni i okazuje się, że po prostu co ciasto, nie wiem, nie urosło coś, przepis się nie zgadza. Ja nazwałam ostatnio to zjawisko, o którym mówisz, u siebie przy przysmakami chwili. Jakoś hmm. bardzo mnie to wzruszyło i to zdarzyło się przy okazji rogali ala Marcińskich, hmm. którymi y, żyłam na pewno w tym okresie i bardzo chciałam spróbować ich z przeróżnych źródeł i właśnie tutaj ten, ten dylemat nie był dla mnie w ogóle dylematem, bo szansa na to, że mi to wyjdzie tak, jakbym chciała, żeby to smakowało, była niewielka albo może po prostu też mi się nie chciało, nie ukrywajmy. Więc y, byłam przeszczęśliwa, że mogę. Zapłacić za coś, co ktoś przygotował w ten rzemieślniczy sposób przez tak długi czas i tak zgodnie z sztuką, i to jest dla mnie ogromna satysfakcja. Jest tak, sobie myślę, czy czasem właśnie ten slow food nie przyszedł nam trochę na to, że to jest taki delegowany slow food. To, to było w ogóle bardzo duże zjawisko, pojawienie się polskiego slow foodu, bo też może należy wyjaśnić, czym jest slow food. Przy okazji, to jest ruch zapoczątkowany we Włoszech. Przez y, pana Petriniego, chyba tak brzmiało jego nazwisko, jeśli przykręcam to bardzo Państwa, przepraszam, y, działacza, y, który stworzył cały taki ruch wokół tego, co się wydarzyło we Włoszech. Otóż przy schodach hiszpańskich pojawił się pierwszy McDonald's, i to była włoska odpowiedź na to, że tak nie może być. I chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na te wszystkie wspaniałe włoskie produkty, z przed, no bardzo długą historią i zasługami dla kuchni włoskiej. Wokół tego pojawiły się różne programy ochrony tych produktów. W Polsce również po jakimś czasie, po tym włoskim ruchu, pojawił się polski oddział właśnie Slow foodu i cała kampania unijna, która polegała na tym, żeby znaleźć, Polskie produkty i zabezpieczyć je przed zapomnieniem, przed no, jakimiś różnymi zagrożeniami rynku. I ten slow food, rzeczywiście, pamiętam, był takim momentem z jego pojawienia się wraz z tą modą na lokalność i sezonowość. To wszystko wybrzmiewało. Dzisiaj slow food nam się bardziej kojarzy. Z powolnym gotowaniem, co jest dla mnie zaskakujące. Z dosłownym tłumaczeniem tego hasła. Tak, tak, że po prostu stoisz w kuchni, słuchasz mojego albo twojego podcastu i wolno przygotowujesz bigos. Nie, nie, to to slow ogóle, cooking po prostu. Tak, To, to nie o to chodziło y, dokładnie przy tym slow foodzie. Chodziło o wsparcie właśnie y, lokalnych y, i często też sezonowych produktów. Y, i zapomniałam, o co mnie zapytałaś, tak się zagalopowałam. Nie, pytałam o to, czy my w kontekście A, czy delegujemy? Tak, czy delegujemy? Tak, czy delegujemy? Tak, tak. No, wydaje mi się, że niekoniecznie, że są takie rzeczy. Jak ja sobie przypomnę, właśnie ten sezon na Jagodzianki. Ty mówiłaś o Rogalach Marcińskich, czy my jesteśmy już na takim przyłomie jesieni i zimy. A Dzień Jagodzianki to jest po prostu święto wakacji, bo to jest mniej więcej się wydarza sezon na jagody w końcówce roku szkolnego, początku wakacji, więc jest w ogóle dla mnie takim symbolem polskiego lata i takiej celebry wolności i beztroski, na którą się czekało z tego, co pamiętam w szkole bardzo. I... Pamiętam w tym roku, ile osób oznaczało mnie tym hashtagiem Dzień Jagodzianki w internecie i ile osób własnoręcznie te jagodzianki przygotowywało, chciało sprawdzić. Przepis na jagodzianki, czy to Gucci, autorstwa Tochy Brochy, blogerki z Trójmiasta, cieszy się wielkim powodzeniem. Przepis na jagodzianki rozkosznego, wspomnianego wcześniej również. Więc wydaje mi się, że taka taka potrzeba celebry chwili jakiegoś sezonu jest w nas i my chcemy sobie zrobić że to też jest trochę o tej definicji comfort foodu wiesz że to trochę ym, trochę jest o tym jako formie dbania o siebie Sprawiania sobie przyjemności, ale też zadbania o jakość tego wszystkiego, co, co jemy, bo my wiemy, jakie masło kupujemy, jakie jajka do tego kupujemy i mamy nad tym kontrolę. Więc wydaje mi się, że jest mniej więcej pośrodku środku jakoś pewnie 50-50. A ty masz pomysły na to, albo swoje obserwacje, jakie są jeszcze inne takie przysmaki chwili, którymi żyjemy? I czy Tobie się też wydaje, że zaczynamy tym żyć jakoś ostatnio bardziej, bo mm. mówię, też staram się wzbraniać od moich tak. dowodów anegdotycznych. Bo po prostu ja zdecydowanie bardziej zaczęłam się wczuwać tak. w te momenty, kiedy rzeczywiście jest szał, bo wielokrotnie przegapiałam to, że właśnie o to już te rogale były, albo jakieś inne wypieki. I zastanawiałam się ostatnio właśnie, po pierwsze, czy my nam bardziej zależy na tym, żeby wracać do tych smaków i tak pielęgnować te momenty takiego sentymentalnego, wspólnego, takiego kolektywnego przeżywania. Tygodnia jakiejś buły, co jest w ogóle piękne. Ale właśnie, co jeszcze? Pamiętam, że mm. zapytałam y, moje, moją społeczność i, i, i że padło, padły faworki. Mm -hmm. Ale czy jeszcze jest coś takiego? Albo może coś nowego, co, co, co czujesz, że może do nas przyjść? No to są właśnie te wszystkie sezonowe produkty. Ja myślę, że tego w polskim kalendarzu jest całkiem sporo i właśnie może być takim pretekstem do spotkań towarzyskich. To jest świetne. Ale siłą napędową tego zjawiska, o którym mówisz, myślę, że są media społecznościowe i te wszystkie zestawienia, rankingi, najlepsze pączki. To przed nami, to w całkiem no. bliskiej perspektywie. Sama będę się zajmować y, testowaniem pączków, na pewno będę to robić we własnym podcaście. Y, więc możemy się tego spodziewać. I rzeczywiście jest tak, że kiedyś to były teksty, zawsze się to robiło, zawsze się o takich rzeczach pisało. Sama pamiętam nieraz y, organizowała plebiscyty na najlepsze pączki czy najlepsze lody na potrzeby no, gazety wyborczej właśnie. na przykład. A teraz z tej formy, dalej to jest, bo dalej te teksty się piszą e, i dalej magazyny, różna e, prasa jakby inwestuje w tego typu zestawienia, ale mm, no rzeczywiście jakoś. Jakiś procent atencji przyjęły media społecznościowe, i to też jest podyktowane tą kulturą skrótu i braku czasu, o której rozmawiałyśmy, że nie mamy czasu, yy, jadąc do pracy, nie wiem, organizując życie rodzinie, yy, czytać yy, tekst, artykuł, który ma 12 tysięcy znaków czyli ileś tam stron, tylko chcemy już w parosekundowym filmie poznać odpowiedź na najlepszą, gdzie jest najlepsza dzianka w Warszawie, gdzie są najlepsze pączki w Krakowie. My chcemy już natychmiast, żeby po pracy o tej 17 od razu pójść do tego punktu numer jeden. Tak. Więc tutaj bezwzględnie rzeczywiście media społecznościowe i to też potwierdza wspomniany wcześniej raport, ponad połowa zetek generacji właśnie urodzonej w latach dziewięćdziesiątych i później. Dla niej inspiracją kulinarną jest właśnie TikTok czy Instagram. Tam szukają, tam szukają informacji, tam szukają przepisów. No to jest pokaźna grupa ponad połowa tej generacji, więc w Polsce korzysta z tych dwóch źródeł. I wydaje mi się, że to, to, jest, to jest duża rzecz, i też wskazówka z kolei dla gastronomii, dla restauracji, dla kawiarni, dla cukierni. W co należy inwestować, no w coś, co jest też szalenie apetyczne z wyglądu. No właśnie, czy to też jest trend, jedzenie oczami, czy to jest z nami od zawsze? No to jest z nami od zawsze, ale teraz przez to, że mamy ten obrazek w telefonie, myślę, że bardzo wybrzmiewa. I wiesz, to czasami jest niepokojące, bo znika nam gdzieś dyskusja o smaku. Mm. Przy okazji yy, tracimy coś bardzo. Yy, ważnego, jeżeli chodzi o te wątki, rozmowy przy stole. I, i powiem ci, że ta refleksja mi towarzyszy od czasu urodzin pewnego miejsca w Warszawie, które pewnie jest ci znane. Na tych hucznie obchodzonych urodzinach. Miałam przyjemność rozmawiać z właścicielkami tej restauracji, i one mówiły, wiesz co, Basia, jak otwierałyśmy to restaurację 10 lat temu to czekałyśmy na przyjście pierwszych recenzentów, krytyków kulinarnych. Są czasy, kiedy regularnie, dalej to robi, bo wrócił po latach, regularnie pisywał do Gazety Wyborczej. Maciej Nowak swoje recenzje działała. Mówię o Warszawie oczywiście, państwo wybaczą, ale myślę, że we wszystkich miastach większych podobne osoby miały takie zacięcie kronikarskie. Opisywano nowe, nowo otwarte miejsca. Sama byłam taką kronikarką i odwiedzałam wszystkie nowe restauracje i opisywałam, czy to na swoim blogu, czy w prasie. I panie właścicielki właśnie mówiły tej restauracji, że to się tak bardzo zmieniło, bo są po otwarciu kolejnego miejsca, z, już w tej całej rodzinie gastronomicznej, bo mają ich parę. I dzisiaj na nikogo się nie czeka, w sensie nikt tego tak wnikliwie nie opisuje, nie zastanawia się jak to jest zrobione, z jakich właśnie wątków kulinarnych poskładane, z jakich cytatów z różnych kultur. Nie rozkłada na czynniki pierwsze tego smaku, tylko dzisiaj się przychodzi i się robi zdjęcie, ewentualnie nagrywa filmy też się bardzo dobrze klikają jak wiadomo. I to jest tyle, czyli jest właściwie wszystko jest o tym języku wizualnym. I one mówiły o tym z taką nostalgią, mimo że tamten okres był o wiele trudniejszy, podejrzewam, z konfrontacja z taką krytyką myślę, że była większym wyzwaniem niż dzisiaj z takim obrazkiem, który broni się sam, bo wystarczy, że się coś wystarczająco ciągnie, coś wystarczająco chrupie, żeby tą atencję tych potencjalnych gości zdobyć. To może słuchaj, tak jak w niektórych kawiarniach jest zakaz przechodzenia z laptopem. Hmm. Może w restauracjach będzie zakaz zdjęć. To dopiero sprawi, że wszyscy będą no chcieli tam pójść. No no myślę, nie że to będzie ry ryzykowne. Ryzykowne i rewolucyjne moja droga. No, ale może to jest jakiś pomysł. Bo tak myślę sobie, że przy każdej takiej skrajności, czy, czy mm -hmm. przy każdym momencie, kiedy już zaczyna nas za bardzo uwierać, nawet jeżeli to jest sukces, ale ta mm -hmm. skrajność danego zjawiska, to zaczynamy. Eksplorować coś zupełnie przeciwnego. I myślę, że chętnych nie będzie brakowało, że takich osób, które. Bo tak właśnie, że nikt tego nie opisuje, bo może ludziom się wydaje, że nikt tego nie będzie czytał. A myślę, że wiele jest tutaj takich osób. Które by chętnie, chętnie poczytały, porozmawiały o tym. Słuchaj, no też jestem z tych, co mogą cały obiad mówić o tym, co jest na stole, planować, co <laughs> będzie i, i jakby dopytywać o każdą tak. rzecz. I to może być. wiesz, Ja we wrześniu siedzę sobie z moją mamą, zastanawiamy się, co zrobimy w listopadzie na jakąś kolację. Czy zrobimy za dużo powiedziane? Bardziej ona, ale ja jestem, służę, służę swoim, s, swoją kreatywną mocą. No i, i myślę, że. Dla tych osób, które nie chcą być tak do końca instant, też jest miejsce. Oj, na pewno, tak, tak. Znowu to są jakieś tak, statystyki, generalizacje, tak generalizacje, oczywiście, ale coś, coś, co jest, da się zaobserwować, jako ten trend, tak. o, który, o który pytasz, że taka tęsknota właśnie za tym słowem pisanym, i w ogóle za dyskusją na temat smaku, że dziś nam to być może jak te okruszki osypuje się ze stołu. Ale tak, na pewno będzie grupa, która ma wielki apetyt, żeby się nad tym wszystkim zastanawiać. Sama do niej należy i, i temu wszystkiemu bacznie się przyglądam. Myślę, że wszystko, co jest jakąś tajemnicą, o czym mówisz, jakimś niedopowiedzeniem, budzi ciekawość. Chcesz to zobaczyć, zeksplorować, więc podrzucamy Państwu takie rozwiązania. Może to jest jakiś patent na przyszły rok. Wiecie, gdzie usłyszeliście to po raz pierwszy, ale jestem ciekawa, czy ty lubisz się dzielić miejscami, do których zaglądasz, albo tymi, które polecasz? Czy jesteś chętna powiedzieć nam, jakie miejsca warto odwiedzić w tym nowym roku? Zarówno może te, które są już na. Mówię bardziej o Warszawie, oczywiście, jest to. Mhm. Jest to... Pewne ograniczenie, ale może masz też jakieś polecajki spoza. Chodzi mi o miejsca, może takie, które zasługują na więcej uwagi, a są z nami od dawna, ale wnoszą coś świeżego, aktualnego, potrzebnego. A może takie, które no właśnie są jakąś nowinką i warto tam zajrzeć póki świeże. Mm. Z tymi polecajkami to jest skomplikowana sprawa. Jestem po, po latach doświadczeń. No właśnie pisania tego typu rekomendacji i wiem, jak trudny jest to biznes i jak podlegający zmianom. Więc bardzo często miejsca, które zdarzało mi się polecać, okazywało się, że Tracą szefa kuchni, mhm. albo ktoś się rozchorował, i osoby, które przeczytały moje recenzje, zachęcone udały się pod konkretny adres, przeżywały ogromne rozczarowanie. I, I było na ciebie. <laughs> I było na mnie. I ja czasami takie, ym, takie skargi czy jakieś zażalenia dostawałam, więc jestem ostrożna właśnie w tych rekomendacjach. Myślę, że generalnie warto śledzić po prostu scenę kulinarną i odwiedzać takie miejsca, które są o strasznie wyświechtane słowo, ale użyję go trudno z premedytacją, prawdziwe i autentyczne. Czyli no właśnie takie miejsca, które okej, okay, no pewnie wszystkie teraz prowadzą jakieś social media, ale nie są stworzone tylko po to, by je prowadzić. Mm. A takich miejsc mamy bardzo dużo w sensie takim no niestety negatywnym. Wszystko jest stworzone dzisiaj. No wszystko widzisz, znowu to jest jakaś generalizacja, ale jest sporo takich miejsc, które powstają po to, by ładnie wyglądać na tym ekraniku telefonów naszych, i nie idą za tym żadne konkretne treści. Mnie to bardzo irytuje. I ja jestem w stanie po tych obrazkach czasami rozpoznać ten... Niesmaczne, to też niesmaczne. Nie, takie wiesz co, <grystanie> ściemę chyba. Bo widzę, że tu jest więcej o tym właśnie, jak to ubrać, jak to się mówi teraz pięknie po polsku, story i w koncept. A mniej jest tej potrzeby gotowania, goszczenia, dzielenia się, to w ogóle nie są takie czasy dla pasjonatów, wydaje mi się, że dzisiaj coraz mniej powstaje takich restauracji, że ktoś gotował w domu, tak jak to było kiedyś, tak kombatancko to zabrzmi, ale że ktoś miał po prostu mega zajawę i otwierał coś, bo fascynował się jakąś kuchnią świata i po prostu to szło. Dzisiaj to jest potężny biznes, przede wszystkim wymagający jakichś absurdalnych nakładów finansowych, więc rzeczywiście... I strategii. I strategii, więc ja się nie dziwię, że państwo inwestują w, w dekoracje, we wnętrza, no bo to musi wypalić, to, to nie jest już jakaś fraszka, to musi być przemyślany biznes, więc, więc ja bym po prostu szukała właśnie takich miejsc autentycznych, które widać, że Albo stoi za nimi restaurator, który autentycznie się tym wszystkim fascynuje, jeździ w konkretne miejsca na świecie, yy, fascynuje się właśnie jakąś konkretną dziedziną kulinarną i ma do tego partnerów, jest partnerem dla swojego szefa kuchni, że yy, najlepsze tak, miejsca w ogóle, jak sobie myślę o Polsce pod względem kulinarnym, to są takie miejsca, gdzie jest zgrany duet czyli osoby, która wykłada pieniądze, inwestora, restauratora, jakkolwiek ją nazwiemy, i szefa kuchni, i oni się nawzajem rozumieją, czyli ten, który płaci, czy no właśnie to wszystko spina finansowo, nie siedzi tylko z tabelką food costów i mówi, słuchaj, Musisz zamówić tańsze ziemniaki, bo po prostu bo za mało zarabiamy, za mała jest marża na tym daniu. Tylko jest właśnie to wszystko wyważone. To jest bardzo skomplikowane, bo muszą być dania w karcie, które robią, zarabiają na czynsz, ale muszą być też takie, które dają jakiś, jakąś wielką przyjemność i satysfakcję nie tylko gościom, ale też no, fajnie by było, jakby ten szef kuchni się realizował i oddawał. Serce y, temu gotowaniu. Więc ja z takiego klucza, mm -hmm. ja takim kluczem po prostu y, się posiłkuję, szukając miejsc, y, w których chciałabym zjadać. No i myślę, jest parę takich miejsc na pewno w Warszawie i w Polsce, które. No takim udanym mariażem są. Niemniej właśnie to wszystko jest, wszystko jest zmianą, wszystko ulega jakimś metamorfozom, więc nic nie jest na stałe. Trzeba po prostu y, zaufać instynktom. Na pewno tam, gdzie jest dużo ludzi, to niekoniecznie w Polsce się sprawdza. Bo u nas powstają takie przedsiębiorstwa, zakłady zbiorowego żywienia, które właśnie są modne na Instagramie, ale jednak stawiają na jakieś takie masowe, dosyć przemysłowe jedzenie. Niemniej, ta zasada, jakby miała już radzić i być w takiej właśnie pozycji eksperckiej, to ta zasada mi się sprawdza na świecie. Jak widzę, że są właśnie jakieś miejsca, okupowane przez lokalsów tak zwanych czyli przez mieszkańców danego miejsca że dobrze pachnie po prostu nie śmierdzi jakimś starym tłuszczem jest jedzone widać że to jedzenie jest świeże to ja często zbaczam ze swoich szlaków z jakichś dróg do miejsc które znalazłem w internecie albo jakiś szef kuchni mi polecił bo to często są moje źródła wiedzy tylko właśnie porzucam swoje plany i skręcam do tego typu miejsc, i z reguły to jest sukces, z reguły tam jest dobrze. I co jakiś czas publikuję takie przewodniki po świecie, gdzie dobrze zjadłam, właśnie w takich miejscach, gdzie jest prawdziwe jedzenie, prawdziwe lu prawdziwi ludzie. Bardzo często to są miejsca z seratą czy papierowym obrusem na stole. Mm. I, I parę z nich, no nie wiem, czy to ja wyłącznie się przyłożyłam do tego sukcesu, ale żeby powiedzieć, że straciłam, ale nabrały takiej popularności, że dzisiaj są okupywane nie tylko przez lokalnych mieszkańców, ale też przez turystów. Jest parę miejsc takich jest na pewno jedno takie miejsce w Atenach. No, które poszło za przeproszeniem w viral, i po prostu teraz przypadło. tam są kolejki, tak. A można było tam zjeść wyśmienitą, taką gigantyczną grecką białą fasolę w sosie pomidorowym Boże, tak. za grosik. Dzisiaj ona już konkretny przykład. Mamy jeszcze z liści selera jest taka szansa? Tam mają takie mm, nie, to jest po prostu pomidor, oliwa i fasola, i to jest genialne. Słuchaj, tak, <noise> odpowiedziałaś tak trochę enigmatycznie, ale dałaś nam narzędzia, więc tak, to jest bardzo ważne. Dałam narzędzia do szukania. A jeżeli ktoś <noise> bardzo chce wiedzieć konkretnie, to zawsze wie, gdzie cię znaleźć i gdzie tam poszperać w różnych tak, scenariuszach. Na karmiona starecka. Na pewno wrzucam jakieś storysy czasami z miejsc, które mnie zachwycą, więc możecie państwo tam zaglądać, poszukiwać. To mam ostatnie pytanie z po prostu Tuzina, innych, które jeszcze zostały w mojej głowie i narodziły się w tej rozmowie. Mówię. Ale czy uważasz, że jest takie miejsce, które można uznać teraz za stolicę gastronomii? Takie miejsce, które wyznacza trendy, już abstrahując od miejsca pod tytułem media społecznościowe? Mm -hmm. Czy jest taka stolica jedzenia na świecie, albo jakie miejsce się kształtuje na to, by nią być w tym najbliższym mm -hmm. czasie, w roku 2024? Te wszystkie stolice europejskie są tak różne od siebie i są tak. Y powiedziała, specyficzne dla danego kraju, że ciężko powiedzieć, która się tak wybija na takim najbardziej innowacyjnym charakterze. No, są, są takie miejsca, które są fascynujące, ale jednak pozostające w jakiejś dosyć tradycyjnej konwencji. Myślę teraz o Hiszpanii. No, dzieją się tam przeciekawe rzeczy, chociażby w takiej reinterpretacji kuchni hiszpańskiej, w jakichś twórczych poszukiwaniach, ale jednak pozostając w tym kanonie hiszpańskości, bym powiedziała. Ja bym pozostała patriotką może w odpowiedzi na to pytanie, bo wydaje mi się, że Polska... I to tak właśnie generalizując, myśląc o całym kraju, wybija się gdzieś na tej mapie świata, jeżeli chodzi na przykład o nasze zainteresowanie kuchnią roślinną. I to jest taki, myślę, polski wyznacznik, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że ten tak, kotlet schabowy, schabowy i, kebab. i kebab są na, na pozycji lidera. To my możemy się pochwalić jakąś gigantyczną liczbą miejsc, restauracji, barów oferujących kuchnię wegańską i wegetariańską. Jesteśmy w jakichś zestawieniach światowych, w ogóle w top 5, po prostu most vegan friendly places. I, i myślę, że to jest. Y no piękne, duża w tym zasługa pewnie paru osób działających w mediach. Myślę tutaj głównie o Jadłonomi, która była zdecydowanie pierwszą taką charyzmatyczną przywódczynią tej zielonej rewolucji. I to jest coś, co na pewno nas wyróżnia i takie różne twórcze poszukiwania. Powiem o jednym miejscu, które serdecznie bym Państwu chciała zarekomendować. Jestem o te dwa adresy spokojne. Myślę, że będzie tam, e, dostarczył Państwu mnóstwo satysfakcji. Jest to Liczys i Piczys. E, dwa adresy, dwa. E, Chyba bym nazwała te format bistrem. Bistro, jest to bistro. Yy, jedno i drugie yy, w centrum Warszawy piczys i liczys stworzone przez duet kobiet i w ogóle mocno obstawione kobietami. Bym powiedziała, że to yy, no, za tą rewolucją znowu stoi kobieta, bo tam w tej obsadzie męskiej to jakieś rodzyneczki dosłownie. I są to dla mnie miejsca, które Prowokują zmianę, no bo powiedziałam o tym, że w ogóle kuchnia roślinna jest mocna w Polsce, ale tu jest jeszcze interesujący kierunek dla tej kuchni roślinnej, która właśnie z taką niezwykłą fantazją, jakąś taką swobodą, wielką kreatywnością wyobraźnią czerpie z różnych kultur kulinarnych i tworzy właśnie autorski własny język. I ym, takich dań. Takiego menu nie znajdziecie Państwo w żadnym innym miejscu na świecie. Myślę, że to jest piękny przykład właśnie wszystkiego, o czym rozmawiałyśmy. O lokalności, o sezonowości, o jakości, o twórczości, kreatywności, o tym wszystkim, co, z czego możemy czerpać z całej mapy świata. Lubię zarówno tą odsłonę bardziej lunchową, obiadową, czyli. Piccis, które było pierwsze, ale też liczys, które zaczęło od śniadań. Jest tam no chyba jedno z moich ulubionych śniadań, jeżeli wychodzę z domu wcześniej i mam je zjeść na tak zwanym mieście. I jest to bliskie memu sercu danie na bazie ryżu czyli jest to klej ryżowy, który nam się kojarzy tak szepisz. Szpitalnie dosyć, no bo on jest jednak w, w naszej kulturze traktowany i w ogóle myślę na świecie, na pewno w Azji, jako takie danie dla rekonwalescentów, danie lecznicze. Ja często po tego typu, w, taki, w takich celach sięgam po nie w domu. Niemniej, to co się wydarzy z nim, Wliczy to jest, proszę Państwa, dekadencja i barok, bo tam jest odpowiednia asystentura jakiś różnych azjatyckich składników, są tam chrupki, są tam jakieś różne warzywka, posypki. Jest to też piętrowość w budowaniu różnych struktur, bo jest i miękkość, obłoczność, jest też jakieś są chrupiące akcenty. No jest to dla mnie danie kompleksowe i które chciałabym, żeby było. Symbolem na przyszły rok, jak mamy już się bawić, w takie wróżby, jakiejś generalnej zmiany w kierunku wyobraźni i kreatywności, i właśnie takiej autorskiej kuchni? Wydaje mi się, że cel tego odcinka został spełniony. Ja jestem głodna uwielbiam mhm. to congee i byłoby cudownie i życzę nam wszystkim w 2024, żeby to był rok konji. Nie tylko w restauracjach, ale też w domu, bo wydaje mi się, że jeszcze tak dodam, że gdyby takie dania, nawet w wersji słuchaj, połowa tego, jedna czwarta tego, mhm. jeśli chodzi o smak i kunszt, podawano rzeczywiście w szpitalach, czy w innych <laughs> placówkach y, typu w szkołach, to byłoby mhm. cudownie, więc życzę nam wszystkim takiego congee na co dzień. Tak, i możemy je łatwo zrobić w domu, bo jest super, proszę Państwa, rozgotowany ryż. Ryż z wodą, osiągalne, osiągalne. dodatki po Waszej stronie. Można zapomnieć, samo się robi. Tak, i niby wy... slow się kukuje, ale nie trzeba slow tego na max. nie trzeba tego doglądać. Myślę, że mamy to, połączyłyśmy tak. instant ze slowem. I wystarczy odrobina sosu sojowego, jak Państwo jedzą jajka, jajko, troszkę, nie wiem, wodorosta, albo polska, tania, złota, jakby. pieczara i do tego szczypiorek. Pyszne. Cudownie. Skończyłyśmy um, przepisem. Basiu, Ci bardzo dziękuję za, ja dziękuję, za bardzo Twoją wiedzę, za, za Twój czas. I raportuj dalej. Kronikuj dobrze, dobrze. dalej, co tam Będę. się je i co będzie się jadło. Wielkie dzięki i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.